I już teraz przechodzimy do przeglądu prasy, zaglądamy do regionalnych zanim gazet. Przejdziesz do przeglądu prasy. Widzę, ja, że... Tak, widzę, byłem okazję sprzymierzony. Dzisiaj. Są korki potworne, bo wszyscy kupują kwiaty. Mhm. Ja teraz zamieniam się we wszystkich mężczyzn Pomorza Zachodniego. I Basiu, na twoje ręce, czyli tak jakbym dla wszystkich pań, kobiet Pomorza Zachodniego. Boże, jakie odpowiedzialne kobiet, zadanie na mnie spoczywa. Z okazji Dnia Kobiet te piękne, to żółte tulipany dla ciebie. Bardzo ci dziękuję. I oczywiście dla wszystkich naszych widzek, jeśli można tak pachną powiedzieć. Pachną wiosennie, bardzo ci dziękuję. To jest śnieg jest, ale... Ale trochę wiosny też. Rewanż za dwa dni, szansa podobno 10 marca jest Tydzień Mężczyzn. Także wiesz, możesz się domagać rewanżu, a jak nie będziesz się domagał, to ja będę pamiętać. Faceci dziękuję podobno bardzo. Kwiatów nie piją. Wzruszyłam się trochę. Dobry. Przegląd prasy? Tak, przegląd prasy. To taka propos Dnia Kobiet. Ja skorzystałam z tej okazji, bo wiem, że panowie nie będą mogli zaprotestować, nie będą śmieli zaprotestować. Wyspiarz Niebieski, bardzo ciekawy artykuł, właściwie rozmowy z kobietami sekretu, które się nie boją. Chodzi o panie Secret Service, czyli bardziej po polsku ochrony. Ja się... Czy że rzadko kobiety się w tej funkcji widzi często? Nie, ja muszę to powiedzieć. Ja mogę indywidualne życzenia specjalnie dla kobiet, ale w tym temacie. No dobrze, ja mam proszę, taką kochaną panią ochroniarz, panią Anię, która jest zawsze na wszystkich wydarzeniach kulturalnych. Pani Aniu, pozdrawiam, bo ona jest naprawdę bardzo groźna, ja się jej boję. Co więcej, kobiety mają więcej zalet. Wiesz, ja tutaj znalazłam bardzo taki fragment, który mi się strasznie podoba. Muszę go przytoczyć. Wiem, że nie będziesz protestował, zaprzeczał. No, dzisiaj nie mam nawet właśnie, z tego sumienia. Korzystam. Badania wykazały, że kobiety z natury rzeczy są bardziej spostrzegawcze od mężczyzn. Naszym atutem jest również umiejętność dwutorowego myślenia. Czyli wiesz, ja już teraz myślę o tym, co może wydarzyć się za chwilę. Jesteśmy dobrymi słuchaczkami, jesteśmy bardzo cierpliwe. Dodaj coś jeszcze. Ja milczę. Milczysz tylko, widzisz, uparte jeszcze jesteśmy w dążeniu milczę, do celu. Milczę, ale to oczywiście potwierdzenie. Potwierdzenie tylko, ciche potwierdzenie, dobrze. Mogę i właśnie rozmowa z takimi paniami na portalu Wyspiarz Niebieski, oczywiście, dobrze. Proszę bardzo. Klik. Gazeta Chojeńska. Gazeta Chojeńska, właściwie strona Gazety Chojeńskiej od dziś o policji, która mówi krytycznie o policji. Chodzi konkretnie o komendanta komisariatu policji w Chojnie, który na sesji Rady Gminy, zamiast chwalić się statystykami, tak jak to zwykle czynią komendanci, i narzekać na to, że wiesz, niedofinansowanie i tak dalej, skrytykował pracę swoich podwładnych. Odważny. Odważny, tym bardziej, że wiesz, nie wiem, czy krytyka swoich podwładnych nie jest jednocześnie krytyką jego samego, prawda? Tym bardziej odważny. Tym bardziej odważny. Zapowiedział w każdym razie, że od 1 kwietnia nastąpi reorganizacja w zarządzaniu komisariatem. Od 1 kwietnia? Od 1 kwietnia. To prima aprilis. Ja myślę, że bardzo poważnie do tego podszedł. Nie, to wolimy Dzień Kobiet. Zmiany prawda? Będą 8 marca. Tak. I 8 marca żegnamy się z Państwem. Zapraszamy na serię wieczorną o 21.45 i na krońkę obraz dnia, jak zwykle jutro o 18.30. Do zobaczenia. Do zobaczenia.